Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia. W poprzednim programie dowiedzieliśmy się m.in., czym jest czyste powietrze, jakie postaci przybierają jego zanieczyszczenia i co je powoduje. Poruszyliśmy też temat różnych rodzajów smogu i rozłożyliśmy je na czynniki pierwsze. Porozmawialiśmy także wstępnie o tym, jak wygląda problem smogu w Polsce. To prawda. Ale nie mieliśmy jeszcze okazji wspomnieć o najważniejszej kwestii dotyczącej zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju. Zaciekawiłaś mnie. Co konkretnie masz na myśli? Wiemy, że w Polsce głównym problemem jest incydentalne występowanie smogu zimowego, zwanego także zwyczajowo smogiem londyńskim. Ale eksperci wskazują także na występowanie w naszym kraju smogu letniego, dużo mniej zauważalnego i uciążliwego dla przeciętnego obywatela. Dlatego w naszym programie skupiamy się głównie na smogu zimowym. W poprzednim odcinku poznaliśmy także substancje stanowiące skład obydwu z tych rodzajów smogu. Cały czas nie wiemy jednak, co każdy z nas może zrobić, żeby przyczynić się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Od czego powinniśmy w takim razie zacząć? W pierwszej kolejności powinniśmy zidentyfikować największe źródła zanieczyszczeń powietrza. Kolejność sektorów w emisji zależy oczywiście od rodzajów zanieczyszczenia, ale najczęściej największym z nich jest w Polsce tak zwana niska emisja, czyli zjawisko mające bezpośredni związek z ogrzewaniem naszych domów. Następnym dużym winowajcą, zwłaszcza w miastach, jest transport drogowy. Na szczęście, dzięki przepisom panującym w naszym kraju, emisje zanieczyszczeń powietrza z przemysłu są zminimalizowane i, zdaniem ekspertów, stanowią bardzo niewielki odsetek problemu w perspektywie całego kraju. Podobnie wygląda kwestia rolnictwa, które nie jest bezemisyjne, ale w ogólnym rozrachunku nie przyczynia się znacznie do pogorszenia jakości powietrza, którym oddychamy. Żeby zrozumieć, dlaczego procesy grzewcze i komunikacyjne mogą powodować smog, przypomnijmy sobie encyklopedyczną definicję spalania. Bardzo chętnie przypomnę. Spalanie, inaczej utlenianie, jest egzotermicznym procesem chemicznym, który wydziela ciepło i światło. Zgadza się. W tym momencie warto wspomnieć, że bardzo często w warunkach laboratoryjnych procesy te nie wytwarzają żadnych zanieczyszczeń. Tak jest na przykład w przypadku idealnego spalania benzyny, ale musi ono przebiegać w ściśle określonej temperaturze i przy optymalnych okolicznościach. Dlaczego w takim razie samochody i piece mają tak negatywny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy? Problem polega na tym, że nie żyjemy niestety w idealnych warunkach laboratoryjnych, więc procesy spalania też nie odbywają się idealnie. Wracając do przykładu z benzyną. Jej spalanie w silniku samochodowym teoretycznie zachodzi w optymalnych warunkach, ale ze względu na stan techniczny wielu pojazdów, to spalanie też przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Rzeczywiście. Często mówi się o kopcących samochodach, ale spaliny to nie jedyny skutek uboczny transportu drogowego. Według raportu Komisji Europejskiej, źródła spalinowe oraz niespalinowe mają niemal równy wpływ na zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 pochodzącymi z ruchu samochodowego. Zgodnie z danymi przytoczonymi w dokumencie, za 40-50% niespalinowych emisji powiązanych z ruchem samochodowym odpowiadają hamulce. Do 10% pyłów pochodzi z opon, a reszta to głównie kurz drogowy wzniecany podczas jazdy. Wróćmy w takim razie do roli, jaką gra w procesie powstawania smogu w Polsce tak zwana niska emisja. Co to tak naprawdę znaczy? Oznacza to emisję produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł często o mocy poniżej 1 MW w domach i przy prowadzeniu małych zakładów usługowych. Zanieczyszczenia te pochodzą przeważnie z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzoapiren oraz dioksyny, a także gazy i aerozole oraz frakcje pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. W tym momencie moglibyśmy postawić pytanie, czy wszystkie te toksyczne w dużych ilościach związki produkują nasze zwykłe domowe piece? Odpowiedź brzmi niestety tak.
Każdy piec na paliwa stałe produkuje wymienione wcześniej związki. Kwestia w jakiej ilości zależy od jakości pieca. A co w przypadku, w którym jesteśmy podpięci do sieci grzewczej? Jeśli jesteśmy podpięci do sieci grzewczej, to też pośrednio produkujemy zanieczyszczenia, bo ciepło w Polsce jest produkowane głównie ze spalania węgla i biomasy w elektrowniach. Jeśli jednak nie znajdujemy się w takiej sytuacji, to powinniśmy rozważyć zainwestowanie w spełniający rygorystyczne normy emisji piec odpowiedniej klasy. Ale taka inwestycja to często niemały wydatek. Całe szczęście w Polsce od pewnego czasu funkcjonują programy dofinansowań i dotacji na wymianę starych pieców grzewczych na nowe, proekologiczne. Jeśli planujesz taką wymianę, sprawdź, czy twoja gmina nie udziela dotacji na ten cel. Takie dofinansowanie jest najczęściej udzielane w formie dotacji. Dotyczy między innymi różnych niskoemisyjnych rodzajów kotłów, ale dodatkowe finansowanie można też otrzymać na podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej. O takie pieniądze mogą się starać właściciele lokali mieszkalnych lub nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe i najemcy lokali komunalnych. Proszę pamiętać, że taki niskoemisyjny piec oprócz tego, że emituje mniej zanieczyszczeń, to spala też mniej paliwa, dając tyle samo ciepła. Gorąco zachęcam do tego, żeby każdy usiadł u siebie w domu z kartką papieru i obliczył, o ile spadną jego miesięczne wydatki, jeśli zdecyduje się na taką zmianę. Czyli poza korzyścią dla środowiska, mamy także korzyść dla portfela. Dodam, że wśród instytucji, do których można zwracać się o dopłaty, należy wymienić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także fundusze gminne. W takim razie pozostaje nam jeszcze jedno pytanie. W jaki piec w tym wypadku najlepiej zainwestować? Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wyjątkowo dobrym rozwiązaniem są gruntowe i powietrzne pompy ciepła, ale ich używanie jest bardzo ograniczone w zależności od miejsca, w którym mieszkamy. Już parę metrów pod ziemią, niezależnie od pory roku, panuje stała temperatura około 4 stopni Celsjusza. Płyn w gruntowej pompie ciepła transportuje to ciepło z ziemi do ścian budynku, więc te 4 stopnie mamy praktycznie za darmo. W takiej sytuacji w zimę możemy ogrzewać mniej, a w lato mamy efekt podobny do klimatyzacji. To rzeczywiście brzmi świetnie. Dlaczego wszyscy z tego nie korzystają? Niestety, trudno jest dodać pompę ciepła do już istniejących budynków, a w wypadku nowego budownictwa jest to bardzo duża inwestycja. Ale to niezwykle korzystne rozwiązanie dla osób prywatnych. Niemal we wszystkich przypadkach jest dużo korzystniejsze niż ogrzewanie prądem. Masz rację. W skrócie możemy stwierdzić, że ogrzewanie prądem jest po prostu drogie w porównaniu do innych sposobów ogrzewania. Dodatkowo w tym przypadku musimy pamiętać o kosztach środowiskowych pozyskania prądu. Kwestia ta wygląda trochę bardziej opłacalnie i proekologicznie, jeśli mamy w domu instalację produkującą prąd. To nie brzmi na bardzo rozpowszechnione rozwiązanie, co w takim razie znajduje się w zasięgu każdego z nas i pozwala przyczynić się do poprawy powietrza, którym oddychamy. Najbardziej dostępnym rozwiązaniem są oczywiście piece, w których spala się paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Najważniejszym czynnikiem podczas decydowania o zakupie pieca jest jego klasa energetyczna. Im wyższa klasa energetyczna pieca, tym czyściej i mniej spala paliwa. Czy w takim razie wystarczy wymienić piec? A wymiana systemu grzewczego to wszystko, co możemy zrobić na własną rękę? Przede wszystkim należy wymienić całą instalację do nowego pieca. Trzeba też sprawdzić izolację domu, rozważyć wymianę okien albo zbadać miejsca, w których najwięcej ciepła ucieka z naszego domostwa. Dodatkowo możemy stwierdzić, że regularne sprawdzanie i serwisowanie nawet nowych instalacji potrafi przynieść naprawdę duże oszczędności i zysk dla środowiska.
Bardzo wiele osób zwraca uwagę, że po regulacji pieca ich rachunki bardzo maleją. Kluczowa w tym przypadku jest umiejętność spalania i dobrej jakości paliwo, a mniej spalanego paliwa to po prostu mniej zanieczyszczeń. No dobrze, pozostaje nam jeszcze kwestia popularnych ostatnio filtrów, maseczek i roślin antysmogowych. Co możemy o nich powiedzieć? W stanowisku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny nie ma żadnych naukowych dowodów na skuteczność maseczek antysmogowych. Większość jest zupełnie nieefektywna, jeśli panowie mają modny ostatnio zarost. O skuteczności roślin antysmogowych można powiedzieć, że w ogóle nie usuwają smogu czy zanieczyszczeń w znaczących ilościach, ale w niektórych przypadkach mogą poprawić jakość powietrza, którym oddychamy w mieszkaniu, a na pewno nie szkodzą. Dodatkowo ładnie wyglądają na parapecie czy na balkonie. Jeśli chodzi o domowe filtry powietrza, to nie ma potwierdzonej skuteczności tych urządzeń, a żadne z nich nie ma certyfikatu na skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Niemniej jednak, jeśli myślimy o stosowaniu oczyszczaczy powietrza czy maseczek, warto poradzić się specjalistów lub lekarzy. Na przykład oczyszczacze powietrza, pomimo braku certyfikatów, mogą poprawiać mikroklimat powietrza w pomieszczeniach, ale ich skuteczność uwarunkowana jest przestrzeganiem okresów czyszczenia urządzeń i wymiany filtrów. Podsumowując, największym źródłem smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli ta pochodząca przeważnie z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni. W związku z tym najbardziej skutecznym działaniem, które możemy podjąć w celu poprawy jakości powietrza w Polsce, jest wymiana pieca lub systemu ogrzewania na czystszy, tańszy w eksploatacji i bardziej proekologiczny. Dodatkowym krokiem może być też zmiana paliwa na takie, którego spalanie będzie powodowało mniej zanieczyszczeń. Pamiętajmy także o rozważeniu roślin antysmogowych i oczyszczaczy powietrza. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.